Czy wiedzieliście, że biskup według Pisma Świętego musi mieć żonę i dobrze wychowane dzieci? Biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny, nie pijanica wina, niebitny, niesprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, niesfarliwy, niełakomy. Który by dom swój dobrze rządził, który by dziadki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością? Bo jeśliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym?